Drugi dzień stworzenia. Bóg tworzy sklepienie. Sklepienie, które ma oddzielić wody. Bardzo tajemniczy obraz. Żeby go zrozumieć, trzeba wrócić do pierwszego dnia. Ponieważ tam jest powiedziane, że Duch Boży unosi się nad bezmiarem wód. Cała ziemia jest chaosem, cała ziemia jest pustkowiem. I w ten sposób, jeżeli do tego tekstu się dobierzemy, możemy odczytać w tych metaforach coś bardzo istotnego. Pamiętajmy o tym, że ten tekst, który analizujemy, został napisany przez mędrca. To nie był ktoś, kto miał wykształcenie filozoficzne, to nie był ktoś, kto miał wykształcenie teologiczne. Z pewnością miał zupełnie inny obraz astronomii, kosmologii, nie znał się za bardzo na biologii, z pewnością nie wiedział nic o genach itd., itd. Jednak był mędrcem. Był kimś, kto właśnie w tych różnych obrazach zaszył prawdy, tajemnice, mądrości, które my możemy odszyfrować i możemy rozpoznać, co on miał na myśli. Kiedy mówi o bezładzie, jaki ogarnia Ziemię i kiedy rysuje taki bezkres różnych, no niepokojących mimo wszystko rzeczy, to co on mówi? On mówi o tym, że świat jest nieskończony. Że ten zamysł Boga to jest zamysł, który daleko wykracza poza nasze wyobrażenia. To jest taki zamysł, gdzie nieskończoność jest słowem no, wciąż obecnym na różne sposoby. Nieskończoność w bardzo małych rzeczach i nieskończoność w ogromnych rzeczach. Nigdy nie poznamy całego wszechświata. I to nie jest pobożna myśl, to jest dowiedzione przez fizyków. Już wiemy o tym, że jest granica, do której możemy poznać wszechświat, a za tę granicę nigdy, chociażbyśmy chcieli, nie wyskoczymy, chociaż przeczuwamy, że wszechświat istnieje znacznie, znacznie dalej, niż my sięgamy wzrokiem. Po prostu możemy obserwować coś, skąd doleci do nas światło. A za tą granicą nic nie wiemy, co się dzieje. To są gigantyczne rozmiary. To są rzeczy, których naprawdę nie jesteśmy w stanie objąć. Niektórzy jeszcze bardziej komplikują sprawę i mówią, że nasz wszechświat to jest jeden z wielu. Niektórych katolików to martwi. Mnie zupełnie nie, ponieważ wiem, że Duch się unosi nad wodami. Cokolwiek istnieje, cokolwiek jest w tym planie światłości Bożej, to nad tym jest Duch Boga. I teraz, to są wody, właśnie nieogarnione. I Bóg czyni sklepienie pomiędzy tymi wodami, które są pod sklepieniem i nad sklepieniem. Czyli co to jest? Możemy to sobie wyobrazić w taki sposób, jak sobie to wyobrażali antyczni. To znaczy, mamy jakby wielki klosz, półkulę, sferę. I nad nią jest woda i pod nią jest woda. Ta woda nad to znaczy niebo. I kiedy patrzymy w niebo, w szczególności w nocy, ono przypomina jezioro w nocy, ono przypomina morze w nocy. Kiedy patrzymy na niebo w dzień i widzimy jego błękit i patrzymy na wodę na ziemi, też widzimy, że jest błękitna. Ale mędrzec, który pisze te słowa, to jest ktoś, kto mówi, Bóg oddzielił to, co nieskończone, to, co sięga poza nasze wyobrażenia, od tego, co jesteśmy w stanie ogarnąć. Od tego, co człowiek jest w stanie sięgnąć. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie świata materialnego. Bo Bóg stworzył niebo i ziemię, czyli świat duchowy i świat materialny. Świat ten materialny dość dobrze znamy, coraz lepiej go poznajemy. Jesteśmy w stanie opisać różne procesy, które się dzieją gdzieś tam w naszych komórkach, gdzieś na poziomie nawet subatomowym. Jesteśmy w stanie właśnie oglądać odległe galaktyki i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w stanie poznawać reguły, które rządzą tym światem. O świecie duchowym wiemy niewiele. O świecie nieskończonych możliwości duchowych wiemy niewiele. Bóg odgrodził to, co jest dla nas poznawalne, od tego, co jest za sklepieniem. Ale zwróćcie uwagę, że tylko o tym sklepieniu nie jest powiedziane podczas opowiadania o stworzeniu, że ono było dobre. Tylko w tym miejscu nie powtarza się ta fraza. Bóg je czyni i nie mówi, że jest dobre. Dlaczego? Nie było dobre? Było dobre. Pan Bóg ochrania te małe istotki, jakimi jesteśmy, od tego, żeby nas nie przeraziła nieskończoność. Ale ochrania też nas przed światem duchowym. Mamy do niego dostęp no, dosyć utrudniony. Ale sklepienie nie jest dobre w tym sensie, że ono nie będzie wieczne. Pan Bóg czyni coś, co zniknie. Coś, co w pewnym momencie zabierze. Bo my jesteśmy przystosowani do tego, żeby sięgnąć poza sklepienie, żeby zacząć i być obecnymi w tym świecie duchowym. To mówi drugi dzień stworzenia. Na razie oddziela wody sklepieniem
jest gigantyczny obszar poza naszym zasięgiem, ale jednocześnie to sklepienie przeminie, dlatego nie jest nazwane dobrym. Już dzisiaj możemy sięgać za to sklepienie, zaglądać na te właśnie przepastne wody. Tym sposobem zaglądania tam jest wiara. Wiara jest nam dana po to, żebyśmy mogli poznać Boga, który stworzył świat duchów widzialnych i cielesne istoty. Wiara jest nam dana po to, żebyśmy mogli poznać Boga samego, który jest duchowy. No jak tak o tym mówię, to sobie wyobrażam, że niektórzy z Was myślą o aniołach w taki sposób, jakby to było, jak powiedział Jan Andrzej Kłuczowski, skrzyżowanie grubej baby z gęsią. To nie ma nic wspólnego z aniołami. Nie chcę Was martwić, ale aniołowie nie mają skrzydeł. Dlaczego nie mają skrzydeł? Dlatego, że są bezcielesni. Jeżeli ktoś nie ma ciała, to nie może mieć też skrzydeł. I tu jest pierwszy kłopot, na jaki natrafiamy, kiedy chcemy się zbliżyć do świata niewidzialnego. Mamy wyobrażenia ze świata materialnego. To jakbyśmy zabierali wodę spod sklepienia i chcieli dolać do tej wody, która jest nad sklepieniem. Niewykonalne. Trzeba nam sobie uświadomić, że duch to nie są jakieś fale, które się rozchodzą wszędzie. To nie jest jak powietrze, które wszystko wypełnia. Bo to są wszystko wyobrażenia materialne. Duch nie ma ciała, nie jest materialny. I to zarówno aniołowie, jak i demony, jak i sam Pan nie mają ciała. Są faktycznie duchem. Nie można ich sobie wyobrazić w przestrzeni, bo nie mają ciała. Nie można ich sobie paradoksalnie wyobrazić w czasie, bo nie mają ciała. Do tego też nam przyjdzie jeszcze wrócić, ponieważ Chrystus Pan dosyć zmienił ten porządek, ale w tym momencie, kiedy mówimy o drugim dniu stworzenia, to trzeba pamiętać, duch jest naprawdę duchem. To znaczy nie ma nic wspólnego z materią. Od materii oddziela go sklepienie. I jeśli chcemy przez wiarę sięgnąć poza sklepienie, jeśli chcemy ten świat duchowy poznawać, to trzeba nam powiedzieć, on musi być mi odsłonięty. Ja nie mam takiej wyobraźni, ani takich schematów do myślenia, żeby faktycznie sięgnąć poza sklepienie i wyobrazić sobie ten świat. Nie. Ten świat musi być mi objawiony. Ten świat musi być jakby to sklepienie pomiędzy moim światem, a światem niewidzialnym musi pęknąć. Pan musi wyjść do mnie, żebym go poznał. I to jest pierwsza fundamentalna lekcja, jeżeli chodzi o wiarę. Wiara jest przyjęciem Bożego objawienia. Możecie pomyśleć, że to nie fair, że tak nie powinno być, że dlaczego Pan Bóg dał jakieś sklepienie, które oddziela mnie od świata niewidzialnego i nie mogę go poznać, inaczej jak tylko przez wiarę, to znaczy przyjmując Jego objawienie. To nie jest nie fair. To, że Bóg tworzy sklepienie, to znaczy, że wprowadza w porządek w stworzenie, wprowadza reguły, które będą w nim obowiązywać. I podstawową regułą, która jest dla nas zupełnie fundamentalna, jest ta, że nam stworzył wolność. Dał nam możliwość go przyjęcia, ale nie zmusił nas do przyjęcia samego siebie. Gdyby niewidzialny, potężny Bóg, stworzyciel nieba i ziemi, gdyby ten, od którego wszystko zależy, był jawny, był tak łatwo dostępny, był właśnie jak każdy z nas, dla nas widzialny, dotykalny i tak dalej, to musielibyśmy go przyjąć. To musielibyśmy przyjąć jego władzę. Przez to, że tworzy sklepienie, tworzy jednocześnie dla nas klosz, tą właśnie sferę, pod którą chroni naszą wolność. I nie przytłacza nas oczywistością swojego istnienia. Nie przytłacza nas oczywistością swoich praw. Nie przytłacza nas mocą swojego słowa. Tylko mówi, jeśli chcesz, mogę Ci objawić to, co się skrywa poza sklepieniem. Mogę Ci objawić samego siebie. Ale i tak pozostanie od Twojej decyzji i od Twojej wolności uzależnione to, żebyś mnie wybrał. Żebyś sięgnął tego objawienia, żebyś je przyjął, żebyś je zaakceptował. Możesz oczywiście myśleć sobie o tym, że jestem starcem z długą brodą i wyobrażać mnie sobie na wzór jakiegoś duszka kacperka, który przebywa gdzieś w Twoim serduszku, albo możesz przyjąć to, kim naprawdę jestem, przez wiarę, kiedy Ci to będę objawiał. W słowie, w działaniu, w Twoim wewnętrznym poruszeniu, w Twoim sercu. Jeśli chcesz, to Ci odsłonię, co jest poza sklepieniem. Ale pozostawiam Ci absolutną wolność. Taką wolność, która pozwoli Ci mnie samego wybrać.